Witajcie, dobry wieczór. Jesteśmy dzisiaj na Fremont, czyli można powiedzieć w starym Las Vegas, w downtown Las Vegas. Niektórzy mówią, że jest to najlepsze miejsce w tym mieście, także zobaczymy, co się tutaj dzieje. Co mogę wam powiedzieć na początku? Jest godzina dokładnie za 5:11, 22:55 po polsku. I mamy ponad 40 stopni, także jest bardzo, bardzo gorąco. Momentami wieje wiatr i mamy uczucie, jakby suszarką w nas dmuchano, ale chyba jakiejś wielkiej tragedii nie ma, także jest ok. Na samym wstępie jeszcze tutaj mogę dodać, że dawniej to wszystko była normalna ulica i dopiero w 1996 roku przekształcono to po prostu w taki deptak i miejsce do zabaw, rekreacji, koncertów. Paweł po drugiej stronie kamery oczywiście. I słuchajcie, bo tutaj z tej strony widać, że jest słynna sieciówka. Nie wiem, czy to jest sieciówka, czy jest więcej tych miejsc. W każdym razie tu są hamburgery, fast foody. Przez większość ludzi może być to znane miejsce, bo każdy youtuber, który tutaj przyjeżdża, to pokazuje. I nazywa się to Heart Attack Grill. Jeśli ktoś waży powyżej 350 funtów, to 150 kilo, 160? 160 kilo, to nie za darmo. Więc my stwierdziliśmy, że spróbujemy wejść całą rodziną i zobaczymy, czy byśmy nawet mogli całą rodziną zjeść tutaj coś za darmo. Także zobaczmy. O, chwila prawdy. No jednak brakuje. 16 funtów brakuje. W trójkę nie damy rady nawet, także... Mam plecak, mógłbym napakować więcej wody do plecaka, to prawie by przeszło. Okej, kochani. No to co, to zapraszamy na spacer po Fremont i zobaczymy, czy rzeczywiście jest to takie szałowe miejsce. Teraz widzę tam, że ktoś dostał klapsa w tyłek, bo z tego słynie to miejsce, że są ludzie ubierani w kaftany i dostają klapsy również w pupę. No i tam sobie siedzą, ale mimo późnej godziny już jest trochę pusto. Dobra, idziemy dalej, chodźcie. Z czym obecnie kojarzy się Fremont Street Experience? Z tym kolorowym sufitem, chociaż prawidłowo chyba powinnam powiedzieć, że jest to baldachim o kolebkowym sklepieniu, który obejmuje całe 4 przecznice. Zawiera 49 milionów LEDów świecących tak jasno, że może obsługiwać nawet pokazy wideo w świetle dziennym. Zadaszenie jest to największym takim ekranem na całym świecie. Dodatkową atrakcją jest również zipline, gdzie jeden zjazd trwa 30 sekund. Tyrolka porusza się z prędkością 65 km na godzinę. Cała przyjemność kosztuje jedyne $49, jednak chętnych nie brakuje. Fremont nie śpi. Na Fremont zawsze coś się dzieje i jest mega głośno. 3 sceny z muzyką na żywo, mnóstwo barów i innych atrakcji, a przede wszystkim pierwsze, najstarsze kasyna. Nie sposób więc się nie zatrzymać na chwilę, pospacerować, nagrać krótkiego filmiku czy zrobić sobie zdjęcia. Thank you.
Mamy teraz chwilę ochłody w kasynie. Jesteśmy w kasynie Golden Nuggets. I słuchajcie, ostatnio złoto stało się dość popularne i wszędzie wszyscy namawiają, żeby inwestować i kupować właśnie złoto, więc chcieliśmy Wam pokazać jedną... Że inwestujemy w ten kawałek. Dobrze by było. Chcieliśmy Wam pokazać jedną ciekawostkę. Właśnie w tym kasynie znajduje się jedyny tak duży okaz. Taka duża bryłka znalezionego złota w 1980 roku w Australii i została tutaj sprowadzona. W sumie to się zastanawiam, czemu ktoś, kto znalazł to w Australii, przywiózł tutaj do Stanów, ale stwierdziliśmy z Pawłem, że... Ktoś kupił może. Pewnie kupili. Właściciel kasyna kupił. I stoi tutaj na takiej wystawie i ma 61 funtów i 11 uncji. I około 27-28 kg. Tak, dokładnie. No, także wyobraźcie sobie taki kawałeczek 28 kg. No, piękny. Ale to jest fajnie, też co mi się podoba, że nie zrobili go na sztabkę złota. No jest nieobrobiony, tylko, tak? Tylko, że jest właśnie naturalne, tak. Wszystko jest znamicie, gościu. Słuchaj, no w tamtych czasach ciekawe, jaki był przelicznik, jak gościu to znalazł. W 80 roku. Ale na tamte czasy, jaka wartość wtedy, bo tak. Od niej kupili za grosze. Wiesz, że to jest teraz warte? Tak, dokładnie. No. Trzeba przeliczyć 62 kg złota. Mhm. Okej, okay. To co? Wracamy na Fremont, bo Mia ciągnie, ona chce play game. Słuchajcie, Mia jest... po prostu podekscytowana, chciałaby grać w kasynie, ale nie chyba mogę. Wam jeszcze wcześniej tego nie mówiłam na żadnym vlogu, że w kasynie dzieci grać nie mogą, nawet nie mogą siedzieć przy jakiejkolwiek maszynie, także... Mogą tylko przejść. Jeżeli są gośćmi hotelu, kasyna, tak. To wtedy mogą przejść tak, jak teraz przechodzimy. Tak, no, także przechodzimy przez kasyno, ludzie grają przy stołach, w karty, nie karty, inne... Ruletkę. Tak, ruletkę. Także, no, coś się dzieje, no. No to i tak są stare kasyna małe. No. Tak, w ogóle chciałam powiedzieć, że tutaj w tym w rejonie tego downtown jeszcze kilka lat temu były maszyny te stare, gdzie można normalnie było ciągnąć wajchą, gdzie były na monety. Tu pociągasz wajchą, tylko są na tykety. Wrzucasz prawdziwe pieniądze, a potem ci wychodzi taki tiket, kupon do maszyny, rzucasz, żeby rozmienić. A tutaj jeszcze znajduje się jedno kasyno, takie stare El Cortes. I prawdopodobnie jeszcze kilka, może kilkanaście maszyn jest, gdzie można zagrać na prawdziwe 5 centów, 25 pójdziemy centów. Pójdziemy sprawdzić, zobaczymy. No, pójdziemy sprawdzić, ale nie wiem, czy mnie wpuszczą, bo pisało, że jest 21. O 21. Okay. Także mogą mnie wpuścić. Więc może i nie pójdziemy. Może i nie pójdziemy, ale już wiecie, że jest taka. Wracamy na Fremont Street. Kochani, spacerujemy po Fremont, godzina prawie 12 w nocy, słyszymy Polaków. Witamy Państwa, skąd jesteście i jak Wam się podoba w Las Vegas? Witamy bardzo serdecznie, jesteśmy tutaj nie przypadkiem, a z premedytacją. Las Vegas jest kapitalne, byłem tutaj kiedyś, ale w nowym Las Vegas, stare Las Vegas zrobiło dzisiaj na mnie ogromne wrażenie. Jest po prostu niesamowite. Super, proszę się bardzo. I polecamy wszystkim. A jeszcze zapytam, skąd jesteście Państwo z Polski? Z Płocka. Pozdrawiamy Płock i jesteśmy, zapraszamy wszystkich, polecamy przyjechać. Tak? Polecamy oczywiście jak najbardziej. Las Vegas jest chyba jedynym miastem, które mnie się podoba, bo Nowy Jork, Chicago jest oczywiście wspaniałym miastem również, ale Las Vegas koniecznie tak, trzeba odwiedzić. Koniecznie to jest słuchajcie, bo w ogóle oni jadą grupą, wycieczką całą zorganizowaną. 49 osób jeździmy, wow. 49 osób, dwóch kierowców i przewodnik. Jedziemy z Chicago 13 dni na zachodnie wybrzeże. Odwiedziliśmy Los Angeles, byliśmy w San Francisco. Teraz mamy 2 dni w Las Vegas i wracamy przez Grand Canyon oczywiście jutro i będziemy jeszcze w Arcis. Jeszcze kilka tych parków narodowych. Zmęczeni. Jesteśmy zmęczeni pozytywnie.
najbardziej zmęczeni jesteśmy jazdą, ale nie da się tego inaczej zrobić. Dwa tygodnie autokarem. A jeden jest plus, bo trzeba być kierowcą. Tak, ale ja bardzo lubię jeździć i w 2018 roku to ja jechałem z jednej strony na drugą stronę i z powrotem. Byłem bardzo zadowolony. Okej, okay. Ja nie będę Państwa trzymać, dziękuję bardzo. Świetnie. Może jeszcze zareklamujmy na koniec biuro podróży. Let's travel z Chicago i najlepszy przewodnik Tadeusz Rek, którego spotkaliśmy na cmentarzu zupełnie przypadkiem, na cmentarzu Arlington w Bostonie. Wtedy nam się zepsuł samochód, a on nam spadł z nieba po prostu. Nie ma w życiu przypadków, nie ma przypadków. Ale Tadeusz jest wspaniałym facetem, ma tak przeogromną wiedzę, a najciekawszą rzeczą, śmiejemy się oczywiście z niego, to jest człowiek poważnym wieku, poważny facet, ale będzie robił, wiecie co, przewodnik po toaletach amerykańskich. No bo nikt tego jeszcze nie napisał. Bardzo dobrze. Wiecie jaki to jest problem, jak jedzie się autokarem, prowadzi się grupę prawie 50-osobową i oczywiście wszystkim się coś chce. Tak. A nie wszędzie można się zatrzymać, nie w każdej chwili i nie wszędzie można wysikać, odwiedzić toaletę za darmo. Dziękujemy. Ja się zawsze mam minę od ucha do ucha, jak spotykam gdzieś Polaków, także dziękuję, że byliście Państwo chętni. My też Polaków zaczepiamy. Tak, to jest naprawdę miłe i sympatyczne. Kanał na YouTubie Kalifornika. Przez C. Kalifornika przez C. Tak, dokładnie. No. Dobra, także polubimy. Dziękuję. Z Las Vegas także. Zapraszamy. Bardzo się cieszymy. To ja. Dobrego. Cudownej podróży. Cudownej podróży. Super, pozdrawiamy jeszcze raz cudownej podróży. Jak spotykacie Polaków, to zagadajcie, bo to jest miłe i fajne. Koniec naszego dzisiejszego vloga. Stoimy przed kasynem, hotelem Golden Gate i tak naprawdę od tego powinnam zacząć ten odcinek, dlatego że jest to pierwszy hotel, który był wybudowany w Las Vegas. Z tego miejsca, od tego hotelu zaczęło się właśnie Las Vegas i był to rok 1906. Później początkowo miał nazwę w ogóle Hotel Nevada i w późniejszych latach zmieniono nazwę na Golden Gate. Także taka ciekawostka. Kochani, dziękuję Wam za to, że byliście z nami tutaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I jeszcze mogę Wam powiedzieć jedną rzecz. Widzicie, Mija ma tutaj taki kwiatuszek zrobiony. Nie wiem, czy ktoś z Was zauważył, ale na Fremont Street siedzi bardzo dużo osób bezdomnych, które po prostu plotą takie kwiatki z traw, z liści i z tego się utrzymują, z
tego po prostu żyją. Wyobraźcie sobie, że my przechodziliśmy, jest godzina 12 w nocy i ten mężczyzna miał bardzo dużo narobionych tych kwiatków i po prostu nas zaczepił, że chce dać mi za darmo tą piękną różę. Nawet nie chciał wziąć od nas pieniędzy. Oczywiście gdzieś tam mu po prostu położyliśmy, zostawiliśmy, ale przyznajcie, że może wygląda to, wygląda naprawdę, naprawdę ładnie. No. Kończę, dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, oczywiście w Las Vegas. Pa, pa!